Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartosz Sadulski i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj rozmowę wokół kolejnego wznowienia książki Sebalda, Wyjechali, która ukazała się w wydawnictwie Ossolineum. Ukazała albo ukaże, bo premiera jest przewidziana na 26 czerwca, więc w zależności od tego, kiedy Państwo nas oglądają, możemy mówić w czasie przyszłym, przeszłym, teraźniejszym bądź jeszcze innym. Jest to trzecia pozycja Sebalda, która ukazała się w Ossolineum, trzecie wznowienie, kolejne są planowane na przyszły rok. A o Sebaldzie będę rozmawiał z Darkiem Foxem, poetą, prozaikiem, autorem scenariuszy i antologistą. Tutaj nieprzypadkowo kończę tym antologistą, dlatego że szukając jakichś takich powinowactw między tobą a Sebaldem, zdałem sobie sprawę, że jest jeden tytuł książki, który w sumie niejako dzierżycie razem, czyli Zawrót głowy. Sebald niejako debiutował zbiorem opowiadań, powieści, esejów Czuję zawrót głowy w 1990 roku. Wcześniej wydał niewielki, można by powiedzieć, poemat po niemiecku, który ukazał się pod koniec lat 80., ale Czuję zawrót głowy to można powiedzieć taki jego prawdziwy prozatorski debiut. Ty z kolei jesteś autorem wyboru wierszy, Zawrót głowy, antologia wierszy filmowych. To jest jedyne powinowactwo, jakie ja znalazłem, ale czy są jeszcze jakieś inne, o których mógłbyś na dzień dobry powiedzieć, a o których nikt poza tobą jeszcze nie wie? Dzień dobry, albo nie wiem, może dobry wieczór, bo to co prawda jest teraz, minęła godzina 18, ale właśnie przechodzi burza i jest raczej taki wieczór. Ale dzień dobry, dobry wieczór. Tych powinowactw, jak sobie teraz myślałem, bo musiałem o Zebaldzie i przypominałem sobie moje lektury Zebalda sprzed lat i obecnie. Ja myślę, że jest ich więcej, tylko one są, jak to Sebald uczy, poukrywane. To będziemy pewnie o tej jego metodzie, o tych jego metodach właściwie pewnie rozmawiać dłużej, ale wydaje mi się, że jest ich więcej, bo można by znaleźć takie powinowactwo w samym takiej idei używania nie do końca opisanych, nie do końca zdefiniowanych, nie do końca pewnie prawdziwych cytatów wizualnych. U Zebalda jest bardzo dużo, no może nie bardzo dużo, ale w każdej książce właściwie są fotografie. I nigdy w żadnej książce nie ma spisu tych ilustracji ani podanych źródeł tych ilustracji. Jeżeli widzimy pana z siatką na motyle na fotografii, która ma 3 na 5 centymetrów i jest specjalnie nie najlepiej wydrukowana, to nie mamy pewności, czy to jest Nabokow, o którym wspomina w tekście Zebal, czy to jest może jakiś inny podobny do Nabokowa pan. Po prostu pasowała mu. I ta metoda mi się podoba, to jest metoda takiego przechwycenia, które badacze Zebalda to opisali bardzo dosyć dokładnie, tego metodę. On pisał ręcznie. To na kartkach. Bardzo często robił to w ten sposób, że zaczynał od jakiegoś przechwyconego zdania i wokół tego zdania obudowywał, to zdanie obudowywało wieloma innymi rzeczami, całą historią, wymyśloną, częściowo prawdziwą, bardzo często nieprawdziwą, ale sprawiającej wrażenie bardzo prawdziwej i bardzo precyzyjnie planował na tej kartach, umiejscawiał fotografie. Gdzieś to wyczytałem i to mi się bardzo spodobało, bo ja jednak pracowałem, pisałem teksty do elementów wizualnych, na przykład do montaży Zbigniewa Libery w książce Co robi łuczniczka, która jednak tak jak u Zebalda dotyczyła II wojny światowej i ważnych wydarzeń, które były z tym związane. I myślę, że Zebald miał tutaj jakieś mniejsze lub większe wpływy. Chyba na chwilę cię straciliśmy. Moje, spowodowane między innymi przez Zebalda, próby takiego podejścia do historii.
do jakiejś takiej znalezienia elementów tej historii, który mnie interesuje z jakiegoś powodu osobistego, może nieosobistego, może nawet politycznego, albo osobistego i politycznego, i próba zderzenia się z tym tematem. To jest cała trudność polega na tym, i chyba wielkość Zebalda też na tym polega, że on potrafił się z tym zderzać, a miał się z czym zderzać ze względu chociażby na swoje pochodzenie, rok urodzenia i wiele, wiele innych elementów, o których pewnie powiemy. Także tych powinowactw jest dużo i one są też takie techniczne. Ja bardzo, bardzo sobie cenię jego metodę. Oczywiście ja tej metody nie znam do końca i nie wiem, czy ktoś, wiem, że archiwum, wielkie archiwum Zebalda jest jest przeniesiony już do Niemiec i jest po prostu badane przez wielu badaczy z całego świata. No, o Zebaldzie do tej pory chyba wyszło 70 książek, samych książek. Także to jest taki pisarz, który intryguje, który po prostu prowokuje do znalezienia własnej metody, żeby się postawić chociażby Zebaldowi. Oczywiście jest to niewykonalne, ale można próbować. Tutaj poruszyłeś bardzo wiele wątków, które rzeczywiście są dla mnie interesujące i niezwykle ważne, nie tylko w kontekście całego Sebalda, ale zwłaszcza książki Wyjechali. Żeby jeszcze może tak doprecyzować i trochę ją umieścić na takiej mapie chronologicznej, czy w ogóle jakiejś twórczości Sebalda, to ja może tylko dodam, że to jest książka napisana przez niego w 1992 roku. Była to druga powieść, zbiór tekstów przetłumaczony na angielski. Ona się ukazała po tłumaczeniu, po przekładzie Austerlitza jako druga w bodajże 96 roku. I tutaj rzeczywiście a propos tych fotografii, o których mówi się bardzo dużo, o których pisze się bardzo wiele, natknąłem się na taką informację w eseju Jamesa Woodsa opublikowanym w New York Timesie, że ta książka jest bliższa dokumentowi niż jakakolwiek inna książka Zebalda. I tutaj będę cytował w moim tłumaczeniu z jego eseju. Zmieniono imiona i niektóre detale, ale spisane losy bohaterów bardzo dokładnie odwzorowują ich rzeczywiste kontury biograficzne. Zebal powiedział mi, czyli Jamesowi Woodsowi, że 90% zdjęć w książce jest tym, co określiłeś jako autentyczne. To jest naprawdę pochodziły z albumów ze zdjęciami osób opisanych w tych tekstach i są bezpośrednim świadectwem tego, że ci ludzie istnieli w tym szczególnym kształcie i formie. Tutaj zwracam uwagę na to sformułowanie, istnieli w tym szczególnym kształcie i formie. Ale zastanawiam się, czy to w ogóle dla ciebie jako czytelnika Zebalda, który zna wszystkie jego książki z pewnością na wylot, ma to jakiekolwiek znaczenie? Czy mówimy tutaj o 90% prawdy w prozie, czy mówilibyśmy o 35% prawdy w prozie? Czy to jakkolwiek zmienia twoje postrzeganie tej książki? Tutaj jeszcze zanim ci oddam głos, to może jedna ważna rzecz, że przedostatni z tych bohaterów, który w książce nazywa się Max Ferber, w oryginale był dosłownie Francem w pierwszym Ayrton, wydaniu. Prawda? Tak, więc tutaj został zastosowany taki wymyk, ale poza tym, no, tak jak słyszymy, mamy do czynienia z dużą ilością prawdy, więc jaki jest twój stosunek do tego rodzaju narracji ze strony Zebalda? Wiesz, ja nie do końca mu wierzę, wiesz, bo to jest jakby kwestia do przebadania przez tych właśnie specjalistów, którzy zajmują się jego archiwum. To wszystko będziemy otrzymywać w kolejnych dawkach informacji. Ja nie do końca mu wierzę w to, co on powiedział. Szczególnie, że bardzo ciekawe jest zakończenie tej książki, Wyjechali. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tam mamy opis zdjęć, które wykonał pewien człowiek w getcie łódzkim w Łodzi. I kiedy mamy te opisy wcześniej, tam jakieś hotele, jakiś człowiek, jakiś Nabokow, to zawsze, wiesz, mamy zdjęcie. Jeżeli to jest istotne, to jest zdjęcie. A kiedy mamy to wyciemnienie takie w tym getcie, to te spojrzenia ludzkie, które są prawie niewidoczne, na samym końcu, w ostatnim akapicie, to tam nie ma zdjęcia. Tam już jest tylko literatura i my, czytelnik, który ma sobie to wszystko
jakoś w swojej pamięci i w swojej wiedzy o świecie poukładać. Także to są takie... I jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna przy tego typu dyskusjach, czy to jest... Ile tu jest prawdy, wiesz, duża ilość prawdy, no... To zależy, jak będziemy tutaj sobie definiować na użytek lektury Zebalda prawdę, jak będziemy myśleć o historii. On oczywiście dąży do prawdy, ale to nie dąży do prawdy historycznej, którą doskonale bada w dokumentach, w archiwach. On był obsesyjnym badaczem wszelkich rzeczy, ale jednak z tego potężnego materiału wybierał pojedyncze losy, pojedyncze nazwiska, pojedyncze historie. Bardzo starannie je selekcjonował. To też jest moim zdaniem bardzo ciężka praca pisarza, autora w tym przypadku. Takie znalezienie czegoś odpowiedniego dla mnie. Chcę o tym napisać. To jest istotne. No, ty jako autor książki, która ma chyba charakter historyczny, o tym wiesz, wybierałeś sobie bohaterów, prawda? Tak, no ale wiesz, no ja nie jestem Sebaldem. Jakby jedyna okoliczność, której można mówić o mnie i Sebaldzie, to w kontekście alfabetu. Gdzieś tam pewnie w alfabecie bylibyśmy blisko siebie. No dobra. Dobrze, ja przytoczę z książki, która no bardzo ważnej w tym kontekście, czyli książka Aleksandra Klugego, Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945. Książka, którą także wydało Solineum. I na pewno wydało je dlatego, że wydaje Zebalda. To jest ściśle związane z książką, która też się ukaże w Ossolineum, będzie wznowiona, czyli Wojna powietrzna, literatura. Taki cykl wykładów Zebalda na temat, który Niemcy bardzo, bardzo skrupulatnie, a szczególnie, to jest ten główny zarzut, głównie literatura niemiecka jakiegoś powodu omijała przez dziesięciolecia. I po tych wykładach Zebalda ukazała się ta książka Aleksandra Kuglego. To jest wybitny, bardzo słabo znany w Polsce filmowiec i pisarz, który uważa, że jednak literatura jest dla niego ważniejsza niż film, Aleksander Kluge. I tu jest taki fragment pod koniec. To jest historia nalotu na jego rodzinne miasto. Też zmontowana z rzeczy prawdziwych i nieprawdziwych. Z dokumentów i dokumentów po prostu sfałszowanych, wymyślonych. Są wywiady, które są spreparowane. Nie wiemy, co jest prawdą, co jest fikcją. Spisu ilustracji nie ma, jeśli dobrze pamiętam. Źródeł ilustracji też nie ma. Nie ma tego całego aparatu, który by nam to uwiarygodniał. I tu jest na końcu taki fragment, który właściwie jest takim dla mnie takim opisem metody filozofii literatury Zebalda. Kluge był pod wpływem Zebalda i obaj się bardzo cenili. My, świadkowie na drugim brzegu, a więc w Szwajcarii, mieliśmy amatorską kamerę filmową, automatyczną, załadowaną taśmą filmową w 1938 roku. Filmowaliśmy przebieg wydarzeń. Obsesyjnie przyglądaliśmy się maszynom, które znikały w jeziorze. Za pomocą kamery chcieliśmy uchwycić chwilę, w cudzysłowie, by móc ją powtarzać. W Szwajcarii nie było jednak nikogo, kto mógłby wywołać materiał z tej kamery. Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia z 1938 roku należało wyjąć kasetę i przesłać ją do Dessau. Dołączona była gwarancja zwrotu taśmy. Koszty przesyłki zwrotnej zawarto w cenie kupna kasety. Jednak zakład w Dessau, który niegdyś obiecał tę usługę, był już dawno zniszczony. Tak więc materiał pozostał w kamerze i nie wywołano go także po wojnie, ponieważ nigdy nie przywrócono technologii z 1938 roku w sposób pozwalający kopiować stary materiał. Tylko to, co widzieliśmy na własne oczy, pokazywało nam znikanie olbrzymich samolotów po ich upadku z dużej wysokości. To wrażenie nigdy nie wyblakło w naszej pamięci długotrwałej. Chwiejny lot i początek spadania zajmowały 1,5 minuty. Sam upadek i zanurzenie w wodzie niespełna 30 sekund. Chodzi oczywiście o to, jak alianckie bombowce przelatywały. To podobna sytuacja była w przypadku Powstania Warszawskiego, kiedy bombowce przelatywały i już nie miały szans na powrót z różnych względów. Albo były uszkodzone, albo im się kończyło paliwo i musiały albo gdzieś wylądować, albo gdzieś się rozbić. I tu jest taki moment dotyczący bombardowań miast niemieckich.
Wydaje mi się, że ta taśma, która jest w kamerze i której nie można wywołać, bo oczywiście można taśmę wywołać, można starą technologię przywrócić i można tę taśmę, ale ona nie została wywołana. Ten moment zatrzymania tej taśmy w kamerze jeszcze w 1938 roku i moment, że zostało nakręcone, ale nie zostało wywołane i zostaje nam tylko pamięć, a jednocześnie mamy świadomość obrazów, które sobie wyobrażamy jako film, który moglibyśmy pokazać. Wydaje mi się, że to jest zawarta jest tutaj cała filozofia tego kontaktu tego wizualnego i tekstowego kontaktu u Sebalda także. Podobnie jest zbudowana ta książka Klugego. Tym bardziej, tylko ta jest trochę taka bardziej pomontowana w sposób filmowy. No mamy na przykład zestawy zdjęć, które na pewno nie przedstawiają osób, o których jest mowa w tekście, ale my na nie patrzymy jak na osoby, o których jest mowa w tekście. To nie chodzi o to, żeby nas okłamać. Nie chodzi o to, żeby nas oszukać, tylko na przykład powiedzenie, że tą osobą może być każdy. Na przykład tą kobietą i tym mężczyzną może być każdy. Tym pilotem mógł być każdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo istotne. To jest dosyć trudne, kiedy się o tym mówi, ale to jest wspaniałe, kiedy to się odkrywa. I na tym chyba polega też wielkość Sebalda, że ta przyjemność odkrywania, takie wrażenie, że no, jesteśmy na jakimś tropie. Nagle tutaj podano nam pewne informacje i możemy sobie w jakiś sposób je odtworzyć na podstawie naszej wiedzy, na podstawie tego filmu, który mamy gdzieś niewywołany, na podstawie świadomości starej technologii z 1938 roku, czyli przed tym wszystkim, co się wydarzyło. To jest dla mnie taka istota tego pisarza. Tutaj poruszyłeś kwestię tak naprawdę relacji Sebalda z czytelnikiem, a emocji, które on wywołuje, ale mówiąc o tej kamerze, o tym, że ta kamera może też być przecież pusta, w niej nie musi się znajdować taśma, pomyślałem o jego relacji z jego bohaterami, dlatego że faktycznie często można odnieść wrażenie, że ta kamera jest pusta, czyli on sprawia wrażenie, że jest cały czas czujny, że rejestruje, ale tak naprawdę koniec końców i tak on zrobi wszystko, co po prostu chce zrobić. I tutaj jest to o tyle istotne w kontekście tej książki, czyli Wyjechali, dlatego że mamy tutaj cztery historie osób, które są de facto wywłaszczone przez historię, prawda? Tutaj w kontekście tej książki bardzo wiele mówiono oczywiście o Holokauście, mówiono o tym, że to jest książka, która w jakiś sposób koncentruje się wyłącznie wokół tego tematu, co nie jest do końca prawdą, ale w kontekście tej pracy z kamerą, z tą kamerą, która może być pusta albo może mieć film, którego nie da się albo nie chce się wywołać, też pozwolę sobie na przeczytanie krótkiego fragmentu, który pochodzi z wywiadu z Sebaldem, przetłumaczonego na potrzeby numeru sebaldowskiego Kontekstów. I ten fragment już odnosi się stricte do książki, o której dzisiaj rozmawiamy. I brzmi tak. To jest rzemiosło pełne wątpliwości, ponieważ jest nachalne. Wpraszasz się do życia innych ludzi, tak jak ja musiałem zrobić, by dowiedzieć się o tych historiach. I nie wiesz, czy robisz rzecz dobrą, czy złą. Istnieje powszechna opinia, że dobrze jest mówić o traumach, ale nie zawsze tak jest. Szczególnie gdy prowokujesz ludzi, by sobie przypominali, mówili o swojej przeszłości i tak dalej. Nie jesteś pewny, czy twoje wtargnięcie w czyjeś życie nie spowoduje dodatkowej szkody, której w innej sytuacji ta osoba mogłaby uniknąć. Więc on z jednej strony wydaje się, trochę się wzdraga przed tym wchodzeniem z butami w życie osób pokiereszowanych przez historię XX wieku, a z drugiej strony mamy poczucie, że kiedy tylko spotka go jakiś impuls, tym impulsem może być na przykład wycinek w gazecie z informacją o odnalezieniu zwłok dawno zaginionego przyjaciela, gospodarza, u którego wynajmował dom, albo to może być jakiś zupełnie impuls. On natychmiast rusza i to nie ma znaczenia, że minęło 10-15 lat, on się wtedy uaktywnia. Czy to, że jest taki dysonans, czyli że z jednej strony mówi, ciężko jest wchodzić, ciężko jest rozmawiać o tych traumach, to jest takie niefajne, nie róbmy tego, jestem tylko skromnym germanistą, a z drugiej strony pisze o tym, mam wycinek, jadę, nie obchodzi mnie, co się działo i co robiłeś przed 15 lat, jadę. Czy ten dysonans właśnie sprawia, że
ta literatura jest tak szalenie interesująca i że tak trudno też jest ją imitować, bo tak naprawdę bardzo często mówi się o tym, jak fascynującym pisarzem jest Sebald, ale tak naprawdę nikt nie jest go w stanie imitować. Ja myślę, że tak, bo ja myślę, że to jest spowodowane jego. On się urodził w roku 1944. Jego ojciec był wtedy, jeśli dobrze pamiętam, w niewoli we Francji, był oficerem Wehrmachtu, w transporcie chyba służył, spędził 2 lata w obozie jenieckim. Po powrocie do tej małej miejscowości, właściwie wsi chyba rodzinnej, Zebalda, nie było mowy o wojnie. W ogóle tak jakby wojna nie istniała. Zebald wtedy dorastał, był małym chłopczykiem, dorastał w kraju, w którym po prostu milczało się na temat wojny, na temat klęski, na temat zniszczeń, na temat bombardowań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znamy tę niemiecką historię z tym rozliczeniem i opisem, która cały czas trwa. I on, to jest chyba na takiej zasadzie, jak, nie wiem, na pewno masz coś takiego, że nagle pod wpływem jakiegoś impulsu przypomina ci się na przykład coś albo ktoś z czasów, kiedy miałeś, nie wiem, 12 lat, prawda? Nagle, ja niedawno miałem taką sytuację, czytałem czyjeś wiersze, miałem napisać o nich parę zdań i przypomniała mi się zresztą także związana z wojną historia, ponieważ wiersze były o naturze i pojawił się tam las i nagle pojawił się obraz, który we mnie wywołał wspomnienie, kiedy, nie wiem, miałem 12 lat, byłem w rodzinnych stronach mojej matki i po raz pierwszy postanowiłem iść do lasu, dużego, prawdziwego, dużego lasu nad rzeką, to jest tam na Podlasiu. I poszedłem sam, po raz pierwszy sam do lasu i w nagrodę trafiłem na okopy, a ja wtedy miałem wielką fascynację pamiątkami po wojnie, czytałem książki o różnych, nie wiem, bagnetach, karabinach i tak dalej. Do dzisiaj rozpoznaję różne, szczególnie niemieckie i amerykańskie samoloty. Jestem w stanie powiedzieć, że to jest B-25, najładniejszy bombowiec na świecie na przykład i tak dalej. Poszedłem do tego lasu i w nagrodę trafiłem na okopy, których ruszyłem nogą i to jest, ja tego nie wymyśliłem. Ruszyłem nogą i znalazłem rękojeść bagnetu, bo tam były nie tylko w 1939, ale też wcześniej jakieś, to był ten odcinek Wizna, tam było dużo, dużo wojny tam było na tym terenie. I to mi się otworzyło. I myślę, że Zebal w podobny sposób postanowił być najlepszym reporterem historycznym w ostatnich dziesięcioleciach i postanowił stworzyć swój własny reportaż historyczny. I robi go na takiej chyba zasadzie, na zasadzie impulsu. Bo jednak jeżeli dokonujemy wyboru bohatera, jeżeli musimy się zdecydować na takie, a nie inne informacje, które o nim podajemy i takie, a nie inne informacje, których o nim nie podajemy, to robimy to na zasadzie impulsu, musimy tego bohatera albo lubić, albo nie lubić, kochać, albo nie kochać, uznawać za istotnego z jakiegoś powodu, chociażby z takiego powodu, że to był człowiek z mojej wsi, na przykład. Tutaj dużo, dużo mówisz o emocjach, o tym, jak ci bohaterowie rezonują. Katarzyna Kończal w swoim posłowie do tej książki sugeruje, że ta książka jest przede wszystkim o wstydzie. Mnie trochę ta teza zaskoczyła, chociaż ona jest trochę spójna z tym, o czym opowiadasz, ale ja ją chyba jednak przez cały czas bardziej czytałem jako książkę o samotności, o tym, co tę samotność wywołuje, czyli w tym przypadku mamy jakieś doświadczenie głębokiej traumy wojennej, traumy wysiedlenia, czy po prostu traumy bycia wydziedziczonym, tak jak wspomniałem wcześniej, przez historię. Ale zastanawiam się, jak ty to czytasz, jakby już pomijając te wątki czysto wojenno-żydowskie, bo to są te tematy, które były dosyć szeroko omówione. Jak ty czytasz Wyjechali? Faktycznie też widzisz to jako książkę o tym? Pewnie w stopniu tak, ale wydaje mi się, że tutaj samotność i wstyd tutaj się łączą. Ta trauma jest przyczyną wstydu. Tak mi się wydaje, że te wszystkie słowa, których użyłeś, one jednak po prostu wszystkie są u Zebalda, szczególnie w tej książce. Także one tutaj wszystkie współpracują bardzo silnie.
ci ludzie się wycofują. No nie wiem, jeden z bohaterów jest właściwie idealnym pacjentem, który chce być poddawany staromodnym elektrowstrząsom, bo taki sobie wymyślił sposób na wyjście z tego świata. Zresztą oni wszyscy źle kończą i kończą samobójstwem, prawda? Dobrze pamiętam, chyba, że takie są ich... I ten wstyd, trauma i samotność, no to są te główne przyczyny ich decyzji, które oni podejmują bardzo wcześnie i nie działają pod wpływem impulsu. Oni wyjechali, żeby wykonać plan. Można to tak też odczytać, prawda? Wyjechali, żeby wykonać plan, żeby być samotnymi, żeby nie przerobić traumy chyba jednak. I z jakiegoś powodu, jeżeli chcemy uciec ze świata, to chyba się wstydzimy czegoś. Coś tam tutaj nie chcemy być. No, nie chcemy być z ludźmi. Zauważyłeś, że oni ma bardziej ich ciągnie do zwierząt, prawda, niż do ludzi. Ten kontakt ze zwierzętami jest tutaj bardzo, bardzo wyraźnie pokazany. I jeszcze jest ciekawa rzecz, która łączy bardzo wyraźnie Zebalda z Robertem Walzerem, którego też możemy uznać za jednego z bohaterów tej książki, ponieważ my Polacy mamy Walzera i Zebalda dzięki doskonałym przekładom Małgorzaty Łukasiewicz, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, a powinniśmy wspominać o niej od samego początku i to co 3 minuty, bo ten Zebald to jest jej dzieło i ona jest także... Małgorzata Łukasiewicz jest także tłumaczką głównych dzieł Roberta Walzera, o którym dopiero przy tej lekturze to zauważyłem. Właściwie w każdej części, z tych 4 części, jest wzmianka, ja jedną z tych wzmianek może znajdę, o czymś, o notesach. Nawet jest reprodukcja jednego notesu na rozkładzie, bardzo niewyraźne pismo. I to nam przy, i że notesie, że zapisywał coś bardzo drobnym, niewyraźnym pismem albo wręcz jakąś metodą stenogramu, jakiegoś tam specjalisty od stenogramu. To jest metoda, którą stosował przy swoich mikrogramach, które też tłumaczyła Małgorzata Łukasiewicz. To jest nawiązanie do Walzera, o którym zresztą Zebald oczywiście pisał i o którym też często mówił. To jest, myślę, jeden z głównych pisarzy, a który, tak jak mówiłem, mógłby być bohaterem tej książki. Moim zdaniem jest współbohaterem tej książki i jednocześnie może być i tym, który się wstydzi, i tym, który odchodzi, bo jest człowiekiem, który spędził większą część życia w zakładzie psychiatrycznym, gdzie po prostu umarł spacerując tam i upadł w śnieg, to zdjęcie wszyscy widzieliśmy. Jest takim jednym z tych, którzy wyjechali. On wyjechał tylko do zakładu, niedaleko wyjechał, ale wyjechał, a jednocześnie notował, tak jak wszyscy ci bohaterowie, coś notował, wręcz niejako szyfrował. I to też jest jakby moim zdaniem jeden z ważnych punktów metody Zebalda. Oni szyfrują, a ja próbuję odczytać. Próbuję odczytać i podać wam moją wersję tego, co oni tam w tych swoich dosłownie zreprodukowanym na przykład notesie zapisują. Tak, tutaj dwie rzeczy może tylko dopowiem w tym kontekście. O jednej z nich wspominałem w moim eseju dla dwutygodnika o esejach Zebalda, że był taki moment, że oni byli w ogóle niedaleko siebie, że Walzer spacerował po okolicach, które młodemu Zebaldowi mogły być dobrze znane, więc w sumie istnieje gdzieś w jakiejś takiej wyobrażonej formie w jednym ze światów równoległych takie spotkanie młodego Zebalda ze starym Walzerem. A druga rzecz, która jest niezwykle istotna w kontekście tych notesów, o których wspominasz, to jest sposób prowadzenia narracji przez Zebalda Wyjechali, dlatego że tak naprawdę tego narratora w zasadzie poznajemy bardzo fragmentarycznie, to znaczy cała rzecz zaczyna się od tego, że wiemy, że on przyjeżdża do Anglii, wiemy, że później wraca do Szwajcarii, wiemy, że się przeprowadza, ale w zasadzie wiemy o nim niewiele. Wszystko, co się dzieje w tej książce, jest zapośredniczone, a czasem jest zapośredniczone podwójnie, bo tak jak mówisz, jest zapośredniczone jeszcze poprzez notatki
dwóch osób. Tam się pojawiają notatki tego dziadka, czyli Ambroza, oraz pojawiają się notatki matki Maxa Ferbera, bardzo, bardzo obszerne, dotyczące życia w społeczności żydowskiej na przełomie XIX i XX wieku. Więc tak naprawdę mówiąc o notowaniu drobnym pismem, o odczytywaniu pismem, nie mówimy tylko o jakiejś metodzie twórczej, ale mówimy stricte o tak naprawdę literaturze w rozumieniu zebaldowskim, która jest jednym wielkim zapośredniczeniem. Tutaj mam taki, obiecałem, fragmencik. Zeszyty, w których notował wyciągi z lektur, dają pojęcie o tym, jak szalenie interesowało zwłaszcza życie tych autorów. Tutaj mamy wymienionych różnych autorów: Altenberg, Trakl, Wittgenstein, Friedel, Toller, Tucholsky, Klaus Mann, Benjamin, Köster, Zweig, ale nie ma Walzera. To jest opis tego, który robi notatki, ale nie ma wśród tych wielkich niemieckojęzycznych autorów Walzera. Przepisywał setki stron, na ogół stenografią Gabelsberga, bo inaczej szłoby to za wolno i wszędzie można natrafić na historię samobójstw. To jest taki meta cytat, ale myślę, że tu jest zresztą, podobnie jest z tym wspomnianym przeze mnie Nabokowem, który się też pojawia chyba w każdym rozdziale, jest pan od motyli, prawda? Bo na tak, pewno... Tak. A Nabokow jest też tym, który wyjechał. Tutaj zresztą w kontekście Nabokowa w ogóle jest taka teza postawiona przez George'a Hyde'a, który przyjaźnił się z Sebaldem, że to jest po prostu jeden wielki hołd. Wyjechali, to jest wielki hołd dla Nabokowa, który dosłownie pojawia się raz albo dwa razy, natomiast rzeczywiście postać mężczyzny z siatką na motyle przewija się wielokrotnie, przy czym pozostaje on nienazwany. No raz pada nazwisko Nabokow. Przy tym zdjęciu no, niby Nabokowa. Ja cały czas jestem przekonany, że ten Nabokow jest trochę sfałszowany. Ale już teraz nie będę szukał, bo nam to zbyt wiele czasu zajmie. Tak, tutaj jeszcze też malutki cytat właśnie z tego eseju George'a Hyde'a, bo też go sobie zaznaczyłem na potrzeby tej rozmowy, bo tak sądziłem, że ten Nabokow się pojawi. I ten esej zaczyna się tak. Max przepadał za książkami Władimira Nabokowa i kiedyś powiedział, jak bliska jest moja interpretacja wykorzenienia i tego, co Nabokow nazywał bólem wygnania. Spośród wszystkich książek Maxa najbliższa prozie Nabokowa jest bez wątpienia powieść Wyjechali, której przymusowy rosyjski emigrant pojawia się z siatką na motyle, niczym postać z filmu Hitchcocka. To jest też oczywiście takie mrugnięcie do ciebie, ale chciałbym, żebyśmy na chwilę zmienili temat, i dlatego, że jest pewien cytat, o którym musimy porozmawiać, bo on jest nie tylko zabawny, ale też ważny, bowiem niedługo po tym, jak ukazali się Wyjechali, Marcel Marc Ranicki, czyli papież krytyki literackiej, wpływowy apodyktyczny sędzia, tak, powiedział, zachowując wielki respekt, ale mały entuzjazm, że wyjechali jego autorowi bardzo krótki żywot literacki i powiedział, teraz cytuję, spotkamy się tutaj za 20 lat i zastanowimy, kto z nas pamięta jeszcze tę książkę. Powiedział to mniej więcej 20 lat temu, skoro Wyjechali ukazali się w 92. Jak widać, nie tylko pamiętamy tę książkę, ale ona jest wznawiana. Co twoim zdaniem sprawia, że wciąż pamiętamy, że pamiętamy Zebalda? Bo to z jednej strony to jest trochę pisarz dla pisarzy, to nie jest autor bestsellerów, to nie jest autor, który podlega takiemu umitowieniu, jak na przykład, nie wiem, powiedzmy Kafka, prawda? Jakby nie jest to aż tak, nie jest łatwo zrobić z niego ten cały literacki, korporacyjny, kapitalistyczny cyrk. Sebald się bardzo, bardzo z dużym trudem temu poddaje. Więc co twoim zdaniem sprawia, że ciągle czytamy i będziemy czytali Zebalda? Zresztą od, pamiętam posłowie Wojciecha Nowickiego do bodajże Pierścieni Saturna, zaczyna się od tego, że to jest książka, do której wciąż się wraca. Więc Sebald chyba faktycznie jest autorem, do którego wciąż się wraca i wracają nie tylko chyba akademicy i pisarze, ale wracają też zwykli
czytelnicy. Co twoim zdaniem sprawia, że do Sebalda się wraca? Myślę, że w Polsce to jest sytuacja dosyć szczególna, bo mamy taką, a nie inną sytuację społeczno-polityczną i myślę, a jest ona związana ściśle z różnego rodzaju mniejszymi lub większymi próbami przepisywania historii w sposób wręcz dosłowny, czyli na przykład poprzez zmiany programu szkolnego, zmianę lektur, zmianę nazwisk, zmianę, gdyby władza mogła, pewnie wykonałaby to radykalnie w ciągu 2 tygodni i nam zrobiła po prostu nowy podręcznik historii literatury, nowy podręcznik. Nie, jeszcze nie może. Miejmy nadzieję, że nie da rady. I myślę, że my jako polscy czytelnicy, ja jako polski czytelnik, dlatego do Zebalda wracam, ponieważ on daje mi energię do myślenia o historii, do tego, żeby nie uciec, nie wyjechać, nie popaść w samotność albo jeszcze gorzej, czyli poddać się gdzieś jakimś elektrowstrząsom, tylko żeby próbować dalej mieć jakąś poważną refleksję na temat historii i traktować tę historię nie tak, jak traktuje ją władza, czyli coś, co ma mi ukształtować moich podwładnych, tylko właśnie jako coś, co ma być oporem, co ma powodować, że zamiast potakiwać, będziemy zadawać pytania trudne, trudniejsze, najtrudniejsze. Myślę, że na tym polega siła tej literatury. My, nie wiem, no, pisarz ma pewne jakieś tam obowiązki, prawda? Tak mi się wydaje. Jeżeli siada do pisania książki i chce coś powiedzieć o świecie, w którym przyszło mu żyć, z którym się zmaga, to jednak ma pewne obowiązki. I moim zdaniem dla tych, których interesuje historia, którzy chcą refleksję nad historią, czy osobiste przepisywanie historii, to Zebald jest właściwie lekturą obowiązkową. Tutaj to jest pisarz, którego się nie da przeskoczyć przy tego typu wyborach artystycznych na przykład. Po prostu się nie da tego przeskoczyć. Jeżeli to przeskoczymy, to wylądujemy, no to możemy pisać reportaże historyczne, których mamy dużo, prawda? Książki reportażowe u nas się cieszą. Zresztą to nawet dobrze, że jest dużo reportaży historycznych, bo to też powoduje taki ruch wokół historii, że się wynajduje wciąż w takie próby, wydawcy starają się znaleźć tematy, których jeszcze nie dotykano, tematy, które z jakiegoś powodu są istotne, tematy, które powodują, że nagle przewartościowujemy jakiś fragment naszej historii, że dopowiadamy. To ta walka Zebalda o pamięć o bombardowaniach, no to jest taki przykład do naśladowania. Prawda? I wydaje mi się, że moglibyśmy w ciągu ostatnich na przykład 10 lat zrobić listę takich książek z ostatnich 10 lat, książek historycznych bądź reportaży historycznych, które moglibyśmy powiedzieć, że może w jakimś stopniu zawdzięczamy go takiej odwadze Zebalda, że dążenie do chociażby do naśladowania Zebalda powoduje, że dzięki temu powstają książki z punktu widzenia na przykład historycznego wartościowe. I myślę, że my Polacy, i że my, że akurat my Polacy mamy powód, żeby czytać Zebalda uważniej i chyba gruntowniej go sobie przepracować. To jest bardzo ciekawa teza, czyli tak naprawdę widzisz trochę Zebalda jakie takie źródło pocieszenia. No, a ty nie masz takich autorów? Wiesz co, no ja jestem człowiekiem, któremu pocieszenie daje na przykład Thomas Bernhardt, więc Sebald już w ogóle wprawia mnie w ogólne rozweselenie i radość. Ale tak, ale myślę, że to jest rzeczywiście ważne i to jest ważne też w kontekście tego, o czym Sebald mówił w jednym z wywiadów, że każdy powieściopisarz powinien przez 10 lat popracować jako reporter czy jako dziennikarz, żeby umieć się być może też w jakiś sposób zderzać z faktami, zderzać się z rzeczywistością historyczną, żeby umieć po prostu myśleć w ogóle w jakiś sposób o historii. Na pewno tego myślenia o historii jest u niego bardzo, bardzo dużo. Ale chciałbym jeszcze jakby już może powoli jakby zamykając jakąś, spinając tę rozmowę, bo trochę uciekłeś w odpowiedzi na moje pierwsze pytanie, bo pierwszą książką Zebalda, którą Małgorzata Łukasiewicz czytała, było Czuję zawrót głowy. Czytała to oczywiście po niemiecku zaraz po ukazaniu się tej książki w 1990 roku.
Polecił jej ją zresztą jeden z badaczy Walzera, który odcyfrowywał jego mikrogramy. I ona, pani Małgorzata, od razu oczywiście zachwyciła się tą literaturą. Trochę musiało jeszcze minąć czasu, zanim ona się, ta książka ukazała się po polsku. Zresztą z tego, co pamiętam, z posłowiem Adama Zagajewskiego, już świętej pamięci. Więc Małgorzata Łukasiewicz wchodziła, można powiedzieć, po Bożemu w literaturę Zebalda. A jak było z tobą? Bo ty mówisz dużo o tych wykładach, o bombardowaniach, ale czy to rzeczywiście był ten punkt, w którym ty się zetknąłeś po raz pierwszy z Zebaldem? Jak wyglądała twoja... Nie. Ale to był punkt, który... To był punkt, który spowodował, że ja tego Zebalda powtórnie zacząłem czytać. I sobie go przyswoiłem tak gruntowniej. Wojna wyszła u nas w 2012 roku, pierwsze wydanie, jeśli dobrze pamiętam, i ona zrobiła na mnie w 2012. O, to rozumiem. 2012, brawo Dariusz, wygrałeś w czasy w Groznym. Groznym, bardzo dziękuję. W grudniu bym chciał pojechać. I wtedy wróciłem do niego. Jeszcze ukazała się ta książka, ale to już później, bo ona w ogóle później powstała. Książka Klugego. 2016, 17? 2016, też wygrałeś w czas. Pojedziemy razem. Pojedziemy razem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie to był taki powrót, bo to, wiesz, te moje różne dziwne zainteresowania, które zaowocowały paroma takimi różnymi eksperymentami literackimi, a nie tylko literackimi, i które ja w różny sposób tam sobie kontynuuję, to jest też związane z fotografią, z obrazem, powodowały, że ja zacząłem się interesować. I ta przygoda ze Zbigniewem Liberą i książka Co robi łączniczka o bardzo konkretnym momencie w naszej historii spowodowała, że ja się po prostu tym zacząłem najzwyczajniej w świecie interesować i na różne sposoby przepracowywać, szukając chociażby pomysłów na coś tam, na rzecz, którą mógłbym napisać. Ja sobie teraz siedzę nad taką większą, bo można to nazwać chyba powieścią, która no, zebaldowska to ona chyba do końca nie będzie, ale na pewno nie da się uniknąć pewnych elementów warsztatu Zebalda w przypadku takiej, a innej historii, która jest bardzo konkretnie umiejscowiona, a o której oczywiście, wiesz, dostałem powieść dzisiaj Edwarda Pasewicza, Pulverkopf, po przerwę, która też opowiada o czymś, o czym ja nie czytałem, dopiero ją dostałem, która ma na czwartej stronie okładki takie pytanie, wydrukowane dużymi dość literami, jak opowiedzieć o tym, czego się nie wie, czy o tym, czego nie wiemy. Prawda? To jest, skąd się bierze u nas taka potrzeba mówienia o, nie wiem, znajdujemy jakiś element, mówiliśmy już trochę o tym, ale nie wiem, ja znajduję sobie jakiś element historii, moment w historii, określam, że jest dla mnie ważny i tak też zrobiłem w przypadku tekstu, nad którym teraz pracuję i staram się napisać coś na ten temat. Zebald dodaje mi, te lektury Zebalda od jakiegoś czasu dodają mi odwagi do takiej pracy. Po prostu uważam, że warto to zrobić. Że nie będę pisał szkicu na temat dźwięku w filmie, tylko bo chodzi o taki przełom, na przykład jeden z ważnych elementów, czyli rok 29 i takie tam różne historie. Tylko będę chciał zrobić z tego książkę, no użyję tego słowa, książkę artystyczną. O, Zebald tutaj się przydaje jako taki... może nie wzór do naśladowania, ale jako autorytet po prostu. A na takim... przerwałem ci chyba, czy nie tak bardzo? Nie. A na takim czysto pisarskim poziomie, to może być dziwne pytanie, bo jakby jesteś już pisarzem, który ma jednak sporo książek na swoim koncie, bardzo, bardzo różnych,
na czysto formalnym poziomie czegoś jesteś się w stanie jeszcze nauczyć od Zebalda? Tutaj znowu trochę wracam do tego tematu, który gdzieś cały czas krąży, czyli on jest jakby trudny do imitowania. W kontekście tych jakichś spadkobierców Sebalda mówi się na przykład o Mariasie, mówi się o Gustafsonie, ale to są raczej dosyć pobieżne inspiracje. Więc czy ty jako pisarz znajdujesz w ogóle coś, co formalnie jest dla ciebie interesujące w tej literaturze? Czy uważasz, że to jest tak bardzo nieprzykładalne, tak bardzo indywidualne i jednostkowe, że nie da się tego w żaden sposób zapożyczyć? No, moim zdaniem jest to, generalnie jest to niepodrabialne, ale jest jedna rzecz i w książce Zebalda, w książkach Zebalda i w tej książce, niewielkiej książce Klugego, Nalot na Halberstadt, coś, co mi imponuje, to jest montaż tych książek. Wiesz, tak ja użyję tego słowa montaż. Imponuje mi to i cały czas próbuję to sobie tak po swojemu jako czytelnik rozgryźć, jak oni to montują. Dosłownie będę używał tego określenia, ponieważ oni by się chyba obaj nie obrazili na to określenie, że montują książki. Także to jest to, co mi tutaj tak technicznie, warsztatowo jest dla mnie pociągające i może mi się przydać. To jest też o tyle ciekawe, że tutaj pozwolę sobie tych wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką montażu, odesłać do poprzedniej rozmowy, która towarzyszyła wydaniu wznowienia. Wydaje mi się, że to była, czy to był Austerlitz? Chyba to był Austerlitz. Paweł Szoniak przeprowadził rozmowę z Katarzyną Kończal i bardzo dużo miejsca poświęcili tam montażowi, więc myślę, że my już nie musimy się tym zajmować. Darku, myślę, że minęło ponad 45 minut, tak jak się umówiliśmy. Więc jeżeli ty na przykład nie masz już żadnego tematu, który chciałbyś ugryźć, to ja też nie chcę cię jakoś bardzo ciągnąć za język. Aczkolwiek byłbym wdzięczny, może gdybyś powiedział jeszcze dwa słowa o tym tekście, nad którym pracujesz, czy to będzie się faktycznie działo na przełomie lat 20-30 w trakcie kinowej rewolucji? Wtedy będzie duży fragment tej rzeczy działał. Także ja chciałem jeszcze polecić, bo ty też poleciłeś rozmowę, a ja chciałem polecić książkę, którą wydał w ubiegłym roku Instytut Badań Literackich, która zbiera chyba najciekawsze teksty o Zebaldzie. Tak, to jest właśnie ta książka. Ona ma zresztą bardzo, bardzo dobry tytuł: Znaki katastrofy, spacje ocalenia o twórczości Zebalda. Wszystkim, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat Zebalda, ta książka na pewno się przyda. Jest tu też bardzo ciekawy tekst ten o wizualności Zebalda Pawła Mościckiego, ale one wszystkie są bardzo ciekawe i wszystkie są godne polecenia. Także zostawmy, Bartku, ludziom więcej czasu na czytanie Zebalda. Absolutnie zgadzam się z tym. Pozwolę sobie na zamknięcie jeszcze przytoczyć cytat z tekstu ze wstępu w zasadzie do tej książki autorstwa dr Kończal i, jeśli dobrze pamiętam, Przemysława Czaplińskiego, bo to jest fragment, który jakoś bardzo mocno ustawia też lekturę książki, która nam dzisiaj towarzyszyła, czyli Wyjechali. I ten fragment brzmi tak. Można powiedzieć, że wszyscy najważniejsi bohaterowie prozy Sebalda nie tyle wyjechali, ile są wyjechani. Nie ma ich tam, gdzie są, ale nie wiedzą, gdzie mogliby być. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a Państwa zachęcam oczywiście do sięgania po Sebalda. W najbliższym czasie ukaże się Wojna powietrzna, literatura. To będzie w tym roku? Wiesz coś? Chyba na początku przyszłego, ale nie mam